Witam Państwa bardzo serdecznie. Czego jeszcze nie lubi nasz klient? Nasz klient zwraca uwagę na to, jaka jest atmosfera, na to, jakie głosy i jak zwracają się do siebie pracownicy. Unikamy wszelkiego rodzaju sytuacji dwuznacznych, czyli komentarzy, zwracania uwagi publicznie, strofowania lub też krytykowania pracowników pozostałych, jak na recepcji, jak kosmetolog, kosmetologa, czy też szef kosmetologa. To wszystko wpływa na negatywną atmosferę. To wszystko wpływa, że klient, który przychodzi i chciałby się zrelaksować, odczuwa, że te miejsca są no nie w takiej energii, jakby on oczekiwał miejsce, które ma służyć relaksowi, odpoczynkowi, czy też zregenerowaniu swojej głowy, chociażby na chwilę po ciężkim dniu pracy. Dbajmy o to, aby pracownicy i cały zespół pracował w dobrej atmosferze.